Jeszcze półtora roku temu to, co zarobiła szkoła na wynajmie swoich pomieszczeń, na przykład hal sportowych czy prowadzeniu sklepików szkolnych, zostawało w szkole. Dyrektorzy mogli uzyskane w ten sposób pieniądze przeznaczyć na to, co placówce było akurat potrzebne. Ale od stycznia 2014 roku ta uchwała zmieniła się. Teraz zarobione pieniądze szkoła musi oddać miastu. Ale te dochody w 100% on musi przekazać do gminy. Gmina z kolei część tych środków na wniosek, na pismo, jakie skieruje dyrektor, zastanawia się i albo da, albo nie da. Co ciekawe, uchwała weszła w życie wtedy, kiedy za oświatę odpowiadał jako wiceprezydent Ryszard Fałek. Ja tej uchwały nie podpisałem, ponieważ przekonywałem prezydenta, że jest to zła decyzja, zły ruch demotywujący dla dyrektorów. Jak informuje Fałek, pomysłodawcą uchwały był skarbnik miasta Sławomir Szlachetka. Dziś nie chciał wypowiedzieć się przed naszą kamerą w tej sprawie. Od samego początku dyrektorzy placówek uważali, że uchwała, która zabiera im wypracowane pieniądze, jest demotywująca. Tomasz Gogacz z gimnazjum nr 13 jest zdania, że zmiana uchwały może pomóc szkołom. Dobra byłaby zasada, żeby powrócić do tej dobrej tradycji, że no pobudza się wtedy w zarządzaniu takie skłonności menadżerskie, że dana szkoła robi coś więcej niż poza tym standardem. W roku 2013 placówki oświatowe w Radomiu uzyskały dochód ponad 2 200 000 zł, ale już w roku 2014, kiedy obowiązywała uchwała, która zmusiła szkoły i przedszkola do przekazania zarobionych pieniędzy gminie, ten dochód nie przekroczył 800 000 zł.